to Bóg sprawia, że nasze działania mogą przynosić owoce. Saluto i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, domani cominciamo il Triduo Sacro. Nella liturgia rivivremo il mistero della passione, della morte e della risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Cercate in questi giorni di entrare sempre più con fede nella logica di Dio, nella logica della croce, che non è prima di tutto quella del dolore e della morte, ma quella dell'amore e del dono di sé che porta vita. Dio vi benedica. Oto słowa Ojca Świętego w języku polskim. Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, jutro rozpoczynamy Triduum Sacrum. W liturgii będziemy na nowo przeżywali tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Starajcie się w tych dniach wchodzić z coraz większą wiarą w Bożą logikę, w logikę krzyża, która nie jest przede wszystkim logiką cierpienia i śmierci, ale miłości i darowania siebie, przynoszącą życie. Niech Bóg wam błogosławi. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti. W tej chwili są prezentowani Ojcu Świętemu pielgrzymi włoskojęzyczni języka włoskiego. E filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti a questa udienza da diversi paesi, partecipanti all'incontro universitario internazionale UNIV 2013. Dall'Italia, gruppo dalla diocesi di Firenze, Associazione Nazionale Polizia di Stato da Foggia, soci dei Lions Club da Aversa, gruppo dell'Ordine Francescano Secolare da Segni, Liceo Montale di Roma, Istituto Leonardo da Vinci di Roma. Wśród grup z Włoch warto zauważyć pielgrzymkę z Florencji, z Foggi, kilka grup młodzieżowych z Rzymu. Sono presenti a questa udienza anche numerose coppie di sposi novelli. Jak również jest wiele młodych małżeństw obecnych na tej audiencji. La preghiera del Padre nostro in latino. Wielu chorych. Terminato il canto, il i wielu młodych obecnych na spotkaniu międzynarodowym. Przed chwilą te grupy były wymieniane we wszystkich in modo speciale grupach językowych. Ai malati e ai sofferenti. E benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Kolejny raz Ojciec Święty kieruje w języku włoskim specjalne pozdrowienie dla
dla grupy języka włoskiego, a przede wszystkim kieruję te swoje pozdrowienie dla studentów, dla grup studentów, którzy uczestniczą w międzynarodowym spotkaniu, które odbywa się w Rzymie. Drodzy przyjaciele, siete venuti a Roma in occasione della Settimana Santa per un'esperienza di fede. Ojciec Święty podkreśla, że są ci młodzi przybyli do Włoch, do Rzymu, aby doświadczyć wiary. Ognuno di voi possa realizzare questo quanto auspicava San José María Escrivá. I przypomina, że te grupy powinny naśladować to wszystko, co wszczepiał w ich ruch założyciel Opus Dei. Tutti ringrazio per questa visita, augurando a ciascuno che i giorni della Settimana Santa siano occasione propizia per rafforzare la fede e l'adesione al Vangelo. Rivolgo infine il mio cordiale pensiero ai giovani, agli ammalati e agli sposi novelli. La contemplazione della passione, morte e risurrezione di Gesù, cari giovani, vi renda sempre più saldi nella testimonianza cristiana. E voi, cari ammalati, traete dalla croce di Cristo il sostegno quotidiano per superare i momenti di prova. Ojciec Święty również zachęca młodych, aby przeżywali ten czas bliskości z Jezusem. Również zachęca chorych, młodych i tych wszystkich, którzy są obecni na tej audiencji, aby zawsze przeżywali ten czas jako czas szczególnej łaski i spotkania z Jezusem zmartwychwstałym. Apel Ojca Świętego. Uważnie śledzę to wszystko, co się dzieje w tym czasie w Republice Środkowoafrykańskiej i pragnę zapewnić wszystkich o mojej modlitwie za wszystkich, którzy tam cierpią, zwłaszcza za ofiary, za ich krewnych, za rannych i za tych, którzy stracili życie, a także swoje domy i zostali zmuszeni do ucieczki. Wzywam wszystkich, aby położyli natychmiast kres przemocy i grabieży, aby szukali, aby znaleźli polityczne rozwiązanie kryzysu, który przywróci pokój i harmonię w tym kraju zbyt długo już doświadczanym konfliktami i podziałami. Na zakończenie wspólnie pomódlmy się modlitwą Ojcze Nasz. Ojciec Święty udzieli wszystkim nam swojego pastackiego błogosławieństwa. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
byliśmy świadkami i uczestnikami pierwszej audiencji środowej, której przewodniczył, której przewodził Ojciec Święty Franciszek. W tej chwili podchodzą do Ojca Świętego biskupi, kardynałowie i oddają mu hołd, pozdrawiają go. Natomiast Ojciec Święty udziela im swojego błogosławieństwa. W czasie dzisiejszej katechezy Ojciec Święty powiedział symptomatyczne zdanie. Wielki tydzień jest czasem łaski, który daje nam Pan, aby otworzyć drzwi naszych serc, naszego życia, naszych parafii, ruchów, stowarzyszeń i aby wyjść na spotkanie innych, aby stać się bliskim, aby nieść światło wiary i radość naszej wiary, aby zawsze wychodzić, czyniąc to z miłością i z czułością, aby to wszystko czynić z czułością Boga i szacunkiem i cierpliwością, wiedząc, że to Bóg prowadzi i czyni owocnymi wszelkie nasze działania. A my dajemy Bogu nasze ręce, nogi, serca. Życzę, mówił Ojciec Święty, wszystkim dobrego przeżywania tych dni, aby odważnie idąc za Panem, niosąc w nas samych promień Jego miłości, byli tymi, którzy niosą Chrystusa i spotykają również tegoż Chrystusa. Drodzy słuchacze Radia Maryja, widzowie telewizji Trwam, i tą myślą, tym przesłaniem Ojca Świętego Franciszka kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, zapraszając na wszystkie wydarzenia, na wszystkie przeżycia związane z Wielkim Czwartkiem, Piątkiem, Wielką Sobotą i Wielką Niedzielą. Począwszy od godziny 9:30, od mszy świętej, Krzyżma Świętego, poprzez również mszę świętą Wieczerzy Pańskiej, liturgię Męki Pańskiej, nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Koloseum, liturgię Wigilii Paschalnej w sobotę w Bazylice Świętego Piotra i mszę świętą Niedzieli Wielkanocnej na Placu Świętego Piotra. Z tym zaproszeniem pozostawiam słuchaczy Radia Maryja. Zapraszam na następne nasze wspólne spotkania, następne nasze transmisje. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.